Państwu. Zapraszam w tej chwili do rozmowy na temat, jak tu Państwo widzą, liczebników ułamkowych. Zapewne Państwo już wielokrotnie słyszeli o tym, że liczebniki to bardzo trudna część mowy. Tak, rzeczywiście jest to bardzo trudna część mowy, ale jednocześnie niezwykle ciekawa, właśnie dzięki temu, że tyle tutaj jest komplikacji. Myślę, że powinniśmy rozpocząć naszą rozmowę od wyjaśnienia, czym są te liczebniki ułamkowe. Proszę zwrócić uwagę na samą nazwę, ułamkowy. Przymiotnik ułamkowy pochodzi od rzeczownika ułamek, a ułamek od czasownika łamać. Znamienna nazwa i naprawdę wszystko wyjaśnia. Ułamek to jest część czegoś, coś odłamanego od czegoś. No i tak to jest właśnie z liczebnikami ułamkowymi. Jest to grupa wbrew pozorom dość niejednolita. Oto z jednej strony mamy tu takie pojedyncze leksemy jak pół, ćwierć, półtora, ale także swoiste połączenia. Jedna czwarta, dwie trzecie, pięć ósmych, czy wreszcie grupy mieszane typu 4,5. Mieszane, ponieważ jest to połączenie liczebnika głównego i liczebnika ułamkowego. Tym zajmować się nie będziemy. Mnie interesować będzie przede wszystkim pół, ale zanim o pół będę mówiła, proponuję przyjrzeć się dosłownie chwilę tym połączeniom typu 1 czwarta, 2 trzecie czy właśnie 5 ósmych. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj połączenie, tak na dobrą sprawę, dwóch liczebników. Z jednej strony liczebnika głównego, a z drugiej liczebnika porządkowego. Jedna to liczebnik główny, czwarta to liczebnik porządkowy. Ale jest jeszcze jedna rzecz tu ciekawa. Rodzaj żeński. Właśnie rodzaj żeński. Nie mówimy jeden czwarty, tylko jedna czwarta. Dwie trzecie. Dlaczego tak jest? Myślę, że jeżeli chwilę się nad tym zastanowimy, to odpowiedź znajdziemy. Ale ja proponuję, żebyśmy spojrzeli do dzieł dawnych i proponuję wędrówkę aż do XVI wieku. Oto mamy fragment z dzieła Grzebskiego, który myślę, to było lata 60. XVI wieku, jeżeli dobrze pamiętam, wydał swoją geometrię. I tutaj znajdziemy wiele ciekawych liczebników. To oczywiste. Jeden przykład, który zaczerpnęłam zresztą ze słownika polszczyzny XVI wieku. Ten tekst może jest dosyć trudny do czytania dla Państwa ze względu na ortografię, ale pozwolę sobie sama to przeczytać teraz. A najdziesz sumę wszystkiego, no i proszę zwrócić uwagę, tu jest napisane cyfrą, ale jest i wyjaśnione słownie. 50 łokiet kwadratowych i 2/7 części łokcia kwadratowego. Tak. I tu mamy właśnie nasz liczebnik ułamkowy. 2/7 części. Tu mamy więc pełną konstrukcję składniową. 2/7 części. Widzimy więc, że z jednej strony, że tego typu liczebniki ułamkowe znane były już co najmniej w XVI wieku. Mamy w każdym razie bardzo wyraźne potwierdzenie tego. A z drugiej strony widzimy, że ta konstrukcja jest już pełniejsza. O właśnie o tą część. My w tej chwili tej części tego rzeczownika nie używamy. A w tym kontekście oczywiście to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego. Nic więc dziwnego, że i teraz mówimy 1/4. To tyle, jeśli chodzi o tego typu liczebniki ułamkowe i możemy przejść do liczebnika pół, o którym można mówić, proszę Państwa, w nieskończoność. I znów historia przede wszystkim. Pół to liczebnik, który właściwie zawsze istniał w języku polskim, zawsze. Ale istniał go również w języku prasłowiańskim i wywodzi się z rdzenia praindoeuropejskiego, który znaczył łupać, rozszczepiać, odłupywać, odrywać.
podaję za słownikiem etymologicznym Borysia. Pierwotnie zatem pół oznaczało coś odłupanego, kawałek czegoś, oddzieloną część. Można byłoby powiedzieć, że to taki prawdziwy liczebnik ułamkowy. I co ciekawe, liczebnik ten był kiedyś po prostu rzeczownikiem. Rzeczownikiem, który się odmieniał. Odmieniał się tak samo jak prastary syn czy dom. Jeszcze w dobie staropolskiej znajdziemy parę przykładów takiej odmiany. Do naszych czasów coś z tego pozostało. Mamy wyrażenie na poły. Tak, tutaj właśnie jest zbiernik rodzaju liczby mnogiej, na poły. Tak samo kiedyś odmieniał się syn w bierniku liczby mnogiej. Były syny, domy i tak dalej. Współcześnie występuje w takich zdaniach, jak tutaj podanych przeze mnie. Nie wie pan? Uśmiecha się na poły kpiąco, na poły ze smutkiem. W dobie staropolskiej to na poły miało nieco inne znaczenie. Jako Dorotea miała płacić długi ze mną na poły. Tutaj oznacza na poły po połowie. Czyli Dorotea miała płacić razem z drugą osobą po połowie. Wyraźne znaczenie takie liczebnikowe zachowane, które współcześnie już trochę odchodzi gdzieś w zapomnienie. Innym przykładem, który poświadcza to, że pół było kiedyś odmienny, jest południe, tu charakterystyczne właśnie poł. Współcześnie zapomnieliśmy o odmianie pół. Można powiedzieć, że nie mamy z tym już współcześnie problemu. Po prostu jest to wyraz nieodmienny. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy z liczebnikiem pół, to raczej są to problemy składniowe. Tu pokazuję przykładowo, proszę Państwa, pytania skierowane do poradni językowej. No cóż, wiemy na pewno, że pół łączy się z dopełniaczem rzeczownika, wymaga dopełniacza rzeczownika. Tak samo w 5, 6, bo to też kiedyś były rzeczowniki. Ale jak to bywa w języku? Mamy oczywiście wyjątki. Takim wyjątkiem jest rzeczownik godzina. I gdy spojrzymy do słownika poprawnej polszczyzny, znajdziemy tam informację, że rzeczywiście w każdym kontekście pół będzie wymagało dopełniacza od rzeczownika. Ale są pewne wyjątki. I takim wyjątkiem jest godzina. Czyli mówimy, jak czytamy w słowniku poprawnej polszczyzny, to się stało przed pół godziną czy po pół godziny. I może właśnie te wyjątki powodują, że mamy problemy czasami z tą składnią. I stąd te pytania, które tutaj Państwu pokazuję. Ale jeśli chodzi o pół, jest jeszcze coś niezwykle ciekawego. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pół łączy się z innymi częściami mowy, tworząc wyrazy złożone. Mamy półwiecze, mamy półautomat, półżywy, półprzysiad i tak dalej, i tak dalej. Połowa XX wieku. Kazimierz Nitrz, jeden z najbardziej znanych polskich językoznawców, napisał swoją bibliografię. I tutaj, proszę Państwa, cóż czytamy? Stoję za bratem w ogrodzie przy ulicy Karmelickiej, dziś numer 36, wtedy 151. A przy nas jakiś starszy chłopak, który się nas pyta, ile mamy lat? Na co mój brat, ja mam pół szósta, a on pół piąta. Pytanie, ile tego jest tak naprawdę? Ile lat miał Kazimierz Nitrz? Ile lat miał jego brat? Często pytam o to moich studentów. Zazwyczaj nie potrafią odpowiedzieć, chociaż zdarza się, że niektórym udaje się odpowiedzieć poprawnie. Poszukajmy w takim razie wspólnie odpowiedzi. Po pierwsze, zaglądnijmy do pewnych podręczników. Myślę tu o Zenonie Klemensiewiczu, tak? Jego podręczniku Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego.
Nie wiem, czy Państwo znają ten bardzo stary podręcznik, bo tak rzeczywiście z połowy XX wieku. Ja z tego podręcznika korzystałam, gdy miałam naście lat, gdy byłam w liceum. Uczyłam się z niego, bo to był taki podręcznik właśnie dla młodych ludzi. Ale ten podręcznik wydawany jest właściwie ciągle, on jeszcze w XXI wieku był wydany. I cóż tutaj znajdziemy? Mamy maleńki rozdział odmiana liczebników ułamkowych. I tutaj czytamy. Tak zwane liczebniki ułamkowe, pół tora, pół trzecia, pół czwarta, pół pięta, pół szósta, pół dziesiąta, zachowują niezmienioną postać we wszystkich przypadkach. Tak. I dalej jest opowieść o tych liczebnikach, ale nie ma wyjaśnienia nic, co one znaczą. Dla Klemensiewicza widać były to liczebniki w pełni zrozumiałe, w pełni używane. Nie pomyślał o tym, że należy wyjaśnić ich semantykę. Czyli jeszcze w połowie XX wieku dla wielu ludzi były to liczebniki zupełnie naturalne. No to szukajmy dalej w takim razie. Sięgnęłam teraz po słownik języka polskiego pod redakcją Doroszewskiego. I tutaj rzeczywiście znajdziemy wyjaśnienie. Zwracam uwagę, że słownik Doroszewskiego to także mniej więcej połowa XX wieku. Cóż tutaj czytam? Pół czwarta, to znaczy 3,5. Bardzo krótka definicja, ale wyjaśnia nam już wszystko. Rzeczywiście, pół czwarta powstało z konstrukcji 3 plus pół czwartego. Wiem już w takim razie, co znaczyło pół szósta i pół piąta. Pół piąta to jest 4,5. Pół szósta to jest 5,5. Ale proszę tu też zwrócić uwagę na początkowe informacje. Wiemy, że te liczebniki nie odmieniają się, jeśli chodzi o przypadki, ale mamy tutaj pół czwarta, rodzaj męski albo niejaki, i pół czwartej albo pół czwarty, jako rodzaj żeński. To też nowa wiadomość dla nas, istotna. Jeśli jesteśmy przy tym słowniku, warto zwrócić uwagę na jeden cytat, który tu bardzo mnie zainteresował. To jest cytat z Gasińskiego, który pod koniec XIX wieku napisał książeczkę dla młodzieży Przygody młodzieńca, czyli Robinson Polski. Widzisz, ja mam z łaciny czwórkę, a on piątkę i znowu z algebry on ma czwórkę, a ja pół czwarta. Zresztą wszystkie inne stopnie obaj mamy piątki oprócz rysunku. Pół czwarta. My współcześnie mówimy ocena dostateczna, plus. Muszą Państwo przyznać, że pół czwarta brzmi zdecydowanie lepiej. Tu oczywiście jest odniesienie do stopnia, stąd też rodzaj męski. Powinniśmy teraz zadać pytanie, czy to były formy efemeryczne, które pojawiały się, powiedzmy, pod koniec XIX wieku, w XX wieku istniały, czy są to jednak formy nieco starsze. I znów sięgnijmy do przykładów. Proponuję oczywiście pana Tadeusza Mickiewicza. Być może część osób zna ten fragment. Ledwie ostatnie słowa domówił Gerwazy, gdy poważnymi kroki przystąpił Protazy, skłonił się i wydobył z zanadrza kontusza panegiryk ogromny, w pół trzecia arkusza. Nie muszę już tłumaczyć, co znaczy oczywiście pół trzecia. Sięgnijmy po przykłady w takim razie jeszcze wcześniejsze i myślę, że jeszcze ciekawsze. Proponuję w tej chwili dobę staropolską, a więc XIV i XV wiek. Pierwszy przykład. Jaką kupił Turowo u Maćka za pół trzecia sta grzywien? I drugi przykład. Jako Maciej zapłacił Kornieszewi pół osm grzywny. Ten drugi przykład wydaje mi się dosyć prosty i nie sprawia już w tej chwili Państwu żadnych problemów. To jest 7,5 oczywiście. Ale ten pierwszy przykład bardziej jest uwagi. Jaką kupił Turowo u Maćka za pół trzecia sta grzywien. Problemem jest chyba ta forma sta. Sta to oczywiście 100, forma przypadkowa liczebnika 100.
Ile to będzie? Proszę się chwileczkę nad tym zastanowić. To już troszeczkę trudniejsze jest. Tak, to rzeczywiście 250 grzywien. Muszą Państwo przyznać, że dosyć skomplikowana konstrukcja i dosyć skomplikowany sposób myślenia jak dla nas. Dla tamtych ludzi było to oczywiste. Jeszcze parę przykładów. Także z czasów staropolskich. Zatopiła była woda ziemię pół drugiego stadni. To przykład z Biblii Królowej Zofii. Jako co mi Mikołaj nie zapłacił po jednej naście grzywny. Czy wreszcie wszystkie książąt wojski króla Salomona było pół trzecia sta. To znów Biblia Królowej Zofii. Okazuje się, proszę Państwa, że w dobie staropolskiej tych liczebników było rzeczywiście bardzo dużo. Używano ich powszechnie. Z łatwością znajdziemy takich przykładów bardzo, bardzo dużo. Z czasem używano ich coraz rzadziej, jak widzą Państwo, do naszych czasów. No właśnie. Do naszych czasów pozostała tylko jedna konstrukcja, jedna forma liczebnika. Domyślają się Państwo oczywiście, o jaką formę chodzi. To jest półtora i półtorej. I na temat tych form musimy w tej chwili trochę porozmawiać. Muszę wyjaśnić tego typu formy. Dlaczego półtora? Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj nie widać tego połączenia pół z liczebnikiem porządkowym. Nie widać, ponieważ upodobnienia fonetyczne spowodowało, że zanikły niektóre głoski. Zanikł tutaj w przede wszystkim. Bo pierwotnie półtora to pół wtora, czyli jeden i pół wtórego lub pół drugiego. Wtóry i drugi były synonimami. Przypominam ten przykład, który podałam wcześniej Państwu. Zatopiła była woda ziemią pół drugiego sta dni. Czyli oczywiście chodzi o 150. Tu mamy tą formę pół drugiego właśnie charakterystyczną. Do naszych czasów zachowała się forma tylko z wtórem, ale powinni Państwo zapytać, dlaczego końcówka A? Bo w definicji użyłam określenia pół drugiego. Skąd to A? Spróbuję pokrótce wytłumaczyć to dziwne z naszego punktu widzenia zjawisko. Oto dawno temu w prasłowiańszczyźnie, ale jeszcze w dobie staropolskiej, przymiotniki, a więc także i liczebniki porządkowe, które odmieniają się tak samo jak przymiotniki, miały odmianę tak zwaną prostą i złożoną. Prosta to była odmiana rzeczownikowa. Złożona to odmiana taka, jak znamy współcześnie. Może już nie będę tłumaczyła dokładnie. Powiedziałam, że przymiotniki odmieniały się jak rzeczowniki. Jak pewna grupa rzeczowników, powinnam dopowiedzieć. I tak, w rodzaju męskim. Jeżeli mamy chłopiec i w dopełniaczu chłopca, to tak samo oczywiście przymiotnik i liczebnik porządkowy. Wtór w mianowniku i wtóra w dopełniaczu. Może od razu skojarzyć Państwu takie przykłady jak z cicha pęku. To jest taka sama sytuacja. Tu również mamy przykład odmiany prostej. No i tak rzeczywiście się stało, proszę Państwa, że do naszych czasów zachowało się te przykłady z odmianą prostą, pół wtora, a nie pół wtórego. Nieco inaczej jest z rodzajem żeńskim. Mamy formę półtorej i to jest właśnie przykład odmiany złożonej. W historii oczywiście używano też odmiany prostej. Podałam tutaj w nawiasie półtorej. Mamy na przykład niewiasta, mianowniku, dopełniaczu, niewiasty. Nawet słowniki poprawnej polszczyzny nie zalecają tego typu form. Stąd ta forma właśnie półtorej. Myślę, że wytłumaczyłam Państwu w takim razie, dlaczego takie dwie formy. Oczywiście nie da się wytłumaczyć, dlaczego w rodzaju męskim zachowana została odmiana prosta, a dlaczego w rodzaju żeńskim mamy odmianę złożoną. Tak po prostu jest i musimy to oczywiście przyjąć. Dla nas najważniejsze jest to,
że używamy określenia 1,5 kg i 1,5 godziny, 1,5 kg, 1,5 litra, czyli używam rodzaju męskiego przy rzeczownikach męskich, rodzaju żeńskiego, gdy mówimy o rzeczownikach rodzaju żeńskiego. Nam to się bardzo często myli. Dlaczego? To oczywiste. My nie rozumiemy tych form. One nie są dla nas oczywiste, ponieważ nie znamy tych form wcześniejszych, nie znamy tych form 1/8, 1/5, 1/6 z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście nie znamy również tej odmiany prostej, dawnej odmiany prostej. 1,5, proszę Państwa, tak samo jak i 1/2, wymaga oczywiście dopełniacza. I tutaj pojawiają się również wyjątki, proszę Państwa, jeśli chodzi o rok. Zachęcam Państwa do zaglądania do słowników poprawnej polszczyzny, które dokładniej wyjaśniają te kwestie. Dziękuję Państwu w takim razie serdecznie za uwagę. Cóż, mogę tylko jeszcze powiedzieć jedno zdanie kończące tę moją wypowiedź, że język jest bardzo ciekawym tworem, który zachowuje pewne elementy stare z języka polskiego. I taką formą starą jest właśnie 1,5 i 1,5, które świadczą o tym, że nasi przodkowie używali nieco innych liczebników, pewnie inaczej myśleli, po prostu inaczej liczyli. Dziękuję serdecznie Państwu.